Witam cię serdecznie, piękny widzu. W dzisiejszym materiale upewnimy się, że twoje fundamenty gry TFT są takie, jakie być powinny. Główny zamysł sprowadza się do tego, aby przekazać wam fundamentalną wiedzę, którą można wykorzystać w każdym secie Teamfight Tactics. Warto tutaj wspomnieć, że nie będzie to cała wiedza dotycząca gry i prawdopodobnie będę musiał ją jeszcze uzupełnić serią innych filmów tego typu. Ale najwyżej zrobimy taką serię, która będzie kompendium wiedzy. Ten poradnik zakłada, że grałeś już w TFT i rozumiesz podstawy. Mam tu na myśli, czym są przedmioty, karuzele i inne podstawowe rzeczy, które chcemy tutaj rozszerzyć. Jeśli szukasz całkowitych podstaw, to odeślę cię do kolejnego materiału, który powstanie na dniach. Niektóre rzeczy, które tu dzisiaj zobaczysz i usłyszysz, mogą wydać ci się zbyt podstawowe lub oczywiste. Pamiętajmy, że każdy przyswaja grę nieco inaczej. Nawet gracze w najwyższych dywizjach mogą czegoś nie wiedzieć i jest to w porządku. Bez względu na to, jeśli uczymy się czegokolwiek, to ważnym jest, aby w pełni rozumieć podstawy akcji, które podejmujemy. Jest to tym bardziej ważne w przypadku TFT, gdzie szczęście ma swój udział w rozgrywce. Niektórzy gracze mogą czuć się tym sfrustrowani i nie do końca rozumieć, dlaczego coś nie wyszło. Miejmy nadzieję, że ten poradnik będzie odpowiedzią na wiele pytań tego typu. Chcę jeszcze wspomnieć, że poradnik powstał na podstawie materiałów i wyliczeń redditowego użytkownika T of T. Przejdźmy do sedna. Oto czym się dzisiaj zajmiemy. Określanie siły naszego stołu. Powinniśmy za wszelką cenę wygrywać czy oszczędzać złoto. Odpowiednie dysponowanie złotem. Optymalizacja w walce. Podstawy itemizacji. Podstawy pozycjonowania jednostek. Rozdział pierwszy. Określanie siły naszego stołu. Jednym z najważniejszych pytań, na jakie gracze TFT muszą sobie ciągle odpowiadać, jest, jak silny jest mój stół względem moich przeciwników. Istnieje sporo czynników, które wpływają na siłę naszego stołu. Teamfight Tactics jest grą sytuacyjną, ale na szczęście istnieje kilka wytycznych, które pozwalają nam na łatwe określenie siły naszego stołu. Siła naszego stołu może być zmierzona wartością złota jednostek, które się na nim znajdują. Inne aspekty, typu aktywne cechy jednostek, augmenty, są wartością dodaną do bazy wartości naszych jednostek na stole. Można więc przyjąć, że jednostka carry, która nosi przedmioty i kosztuje więcej złota, jest prawdopodobnie silniejsza. Spójrzmy na kilka przykładów. Wykorzystamy teraz przykłady z poprzedniego setu TFT. Porównaj te dwa stoły. Bazując na tym, co już powiedzieliśmy, jak myślisz, kto wygra ten matchup? Zed czy Morgana? Jeśli odpowiedziałeś Morgana, to gratuluję, dobra odpowiedź. Stół Morgany kosztuje więcej niż stół Zeda. 13 zł kontra 8. Lux, która kosztowała 6 zł, ma 3 silne przedmioty pod AP i aktywnego arkanistę. Darius, który kosztował 3 sztuki złota, ma 2 przedmioty na front i aktywnego bruzera. Teraz spójrzmy na te stoły. Nie wyglądają zbyt dobrze. Jednostki kierujące u Zeda nie posiadają przedmiotów generujących manę. Z drugiej strony jednostka kierująca Morgany posiada artefakt, który nawet nie działa na Kaziksie. Kto wygra? Znowu Morgana. Nawet jeśli stół Zeda kosztuje więcej, to ważnym jest, że używa przedmiotów na jednogwiazdkowej Janie. Ulepszony Kaziks ma też pełen przedmiot przewagi nad Janą. Dlatego wygrywa Morgana. Morgana zrobiła dobrze, decydując się grać wokół ulepszonego Kaziksa i Malphite'a. W początkowych fazach gry posiadanie jak największej ilości ulepszonych jednostek pomaga diametralnie wzmocnić nasz stół. Jednostki stojące z przodu, czyli tankujące, są ważniejsze, ponieważ nie muszą być ubierane idealnie. Po prostu mają stać i przyjmować obrażenia jak najdłużej. Zamiast nastawiać się z góry na jakiegoś carry, na którego będziemy budować Ginzu, Morgana użyła przedmiotów na jednostce dwugwiazdkowej, przez co stworzyła silny stół w początkowej fazie gry i w ten sposób wygrała. Teraz pytanie. Czy Morgana wygrałaby walkę, gdyby położyła Ginzu na Sivir, która ma jedną gwiazdkę i nie posiada trickshota? Odpowiedź? Możliwe, ale miałaby wtedy słabszy stół niż ten. Oczywiście, gdyby TFT było grą opartą na twardych liczbach, które możemy sobie po prostu na szybko policzyć, to gra szybko stałaby się nudna.
Im dalsza faza gry, tym większe znaczenie mają też pozycjonowanie, augmenty i aktywne cechy. Tutaj na przykład, pomimo dużo droższego stołu u Zeda, wygrywa Morgana. Nawet AI uważa, że Zed powinien wygrać. Morgana wygrała w tej sytuacji poprzez lepsze ustawienie jednostek i mocny augment bitewny zwany Crown Guarded, który dodaje trochę mocy stołowi. Określanie siły stołu będziemy więc sprowadzać do trzech pytań. Jak drogi jest dany stół? Określamy tutaj zbliżony koszt złota stołu, na który patrzymy. Ile przedmiotów jest na danym stole? Tutaj patrzymy, czy mają przedmioty B i S, czyli na przykład statystycznie najlepsze dla danej postaci, oraz czy przedmioty znajdują się na wartościowych jednostkach. Czy grana jest bardzo silna jednostka, cecha lub augment? Istnieją kompozycje silniejsze w danej mecie, to dlatego, że TFT nie zawsze jest perfekcyjnie zbalansowany. Wartość złota nie jest zawsze proporcjonalna do siły. Gra musi w jakiś sposób wynagradzać graczy, którym udaje się zdobyć ulepszone czy też drogie jednostki. Z tego też powodu spora ilość kompozycji w mecie składa się z dwugwiazdkowych postaci za 4 sztuki złota, których dodanie z reguły jest zdrowym sposobem na wzmocnienie stołu w późniejszej fazie. Spójrzmy jeszcze raz na przykład z poprzedniego setu. Trzygwiazdkowa Zyra nie zawsze jest lepsza niż dwugwiazdkowa Lilia. Tutaj zdecydują inne czynniki. Podsumowując, określanie siły stołu przy pomocy jego kosztu jest jednym z szybszych sposobów na określenie zbliżonej siły. Ćwiczenie umiejętności określania siły stołu sprawi, że będziesz tworzyć mocniejsze stoły podczas gry. W praktyce oznacza to po prostu granie wokół ulepszających się jednostek, które trafiasz. Potem możesz po prostu sprzedać jednostki i przerzucić przedmioty na coś innego, jeśli oczywiście zdobędziesz już coś silniejszego. Możesz więc spytać. Granie jak najsilniejszego stołu sprawia, że cierpię na tym ekonomicznie, bo nie mogę szybko wbić 50 sztuk złota. Nie powinienem po prostu oszczędzać? Gracze z reguły wychodzą z założenia, że granie najsilniejszego stołu oznacza rezygnację z ekonomii. Przyjrzyjmy się temu. Rozdział drugi. Powinieneś wygrywać czy oszczędzać złoto? Sposoby generowania złota. Wielu graczy rozumie już, że warto jest jak najszybciej podbijać interest, czyli pasywny dochód w TFT. Oznacza to oczywiście wbijanie interwałów co 10 sztuk złota, czy też dążenie jak najszybciej do 50 sztuk złota, żeby ten dochód zmaksymalizować. Robienie serii wygranych czy też przegranych również pomaga Ci wygenerować dodatkowe złoto. W wielu przypadkach gracze zapominają jednak o jednej sztuce złota za każdą wygraną, która może sprawić, że bardzo szybko podbijemy naszą ekonomię, zwłaszcza we wczesnych fazach gry. Porównajmy sobie teraz serię 5 wygranych i serię 5 przegranych w rundzie drugiej. Przykładowe scenariusze. 5 wygranych z rzędu, 4 poziom wbity w 2-1, 10 złota w 2-3, jednostka za 2 złota z karuzeli w 2-4, poziom 5 w 2-5, 20 złota w 2-6. Przykład drugi. 5 przegranych z rzędu, pozostał na trzecim poziomie w 2-1 i zrobił 10 złota, w 2-3 zrobił 20 złota, wziął trikost na karuzeli w 2-4, w 2-5 zrobił 30 złota, w 2-6 zrobił 40 złota. Przykład serii wygranych. Szare obszary oznaczają tutaj złoto uzyskane między rundami. Interwały co 10 sztuk złota również zostały oznaczone kolorem. Spójrzmy jednak na ostateczną wartość na zielonym tle. Wynosi ona 54 w rundzie 2-7. Teraz mamy przykład serii przegranych. Tutaj taka sama zasada co do kolorów. Zerknijcie na wartość ostateczną, czyli tę na zielonym tle. Wynosi ona 57. Wyniki. Jest to realistyczne porównanie z gry TFT między 1. a 8. miejscem. Kiedy porównujemy prawdziwą wartość złota, musimy wziąć pod uwagę, ile wart jest nasz stół, to co mamy na ławce oraz ilość doświadczenia, którą podpompowaliśmy ręcznie. Może nie są to rzeczy generujące dochód pasywny, ale każdy gracz musi kiedyś ulepszyć stół i podbić poziom. Na końcu mamy różnicę 3 sztuk złota, ale kosztem od 26 do 32 punktów zdrowia. Wygranie 5 walk to już plus 5 złota i to już sprawia, że uderzenie progów ekonomicznych nie jest tak ważne dla osoby, która wygrywa. Pamiętajmy więc, że istnieje więcej niuansów w ekonomii niż tylko wbijanie interwałów. Dlaczego więc powinieneś wygrywać? Jeśli przeanalizujesz to, co dzieje się w Twoich grach, zrozumiesz, że wygrywanie zwróci Ci pieniądze, które stracisz przez nierobienie ekonomii. Przegrywanie doda Ci warstwę presji poprzez stracone punkty zdrowia. Jeśli więc jesteś w stanie ruszyć jakąkolwiek serię wygranych kosztem podbicia ekonomicznego interwału, to jest to w porządku.
Oprócz zdobywania złota za wygrywanie i konserwowania punktów zdrowia, zadajesz też obrażenia wrogom. Wskazanym więc jest granie jak najmocniejszego stołu i wywieranie presji na przeciwnikach, aby poprawić swoje wyniki w TFT. Patrząc na to wszystko tak realistycznie, są stoły, z którymi i tak prędzej czy później przegrasz. Nie da się wszystkiego zawsze wygrywać. Są też sytuacje, w których powinieneś chcieć przegrać. Serię przegranych możesz chcieć wziąć pod uwagę, jeśli potrzebujesz jakiegoś konkretnego komponentu z karuzeli i chcesz wybierać pierwszy, masz sporo punktów zdrowia i możesz sobie pozwolić na uzyskanie jeszcze trochę złota z ekonomii, którą już zbudowałeś, augment lub cecha, którą grasz, wymaga od ciebie przegrywania, np. Fortuna albo Steampack. Po obejrzeniu stołów przeciwników dochodzisz do wniosku, że raczej nie jesteś w stanie zbudować serii wygranych w najbliższym czasie. Rozdział trzeci. Odpowiednie dysponowanie złotem. Wydawanie złota. Musisz się wzmacniać, żeby zacząć wygrywać ważne pojedynki. Żeby się wzmocnić, z reguły wydajesz złoto, aby podnieść swój poziom albo odświeżyć sklep w poszukiwaniu lepszych jednostek. Pamiętaj, aby zawsze mieć w głowie jakiś cel podczas wydawania złota. Jakiekolwiek wydane złoto, które nie wzmacnia twojego stołu, jest na dobrą sprawę wyrzucone w piach, ponieważ mógłbyś go użyć chociażby do podbicia ekonomii. Umówmy się, że w 80% przypadków wydawanie złota powinno natychmiastowo wzmocnić twój stół, nawet jeśli tylko o odrobinę. Możemy uznać, że każde podniesienie poziomu będzie miało jakiś efekt, ponieważ każdy i tak będzie musiał podnieść swój poziom prędzej czy później. Decyzja związana z podniesieniem poziomu ogranicza się do tego, że zmieniają nam się szanse na pojawienie się poszczególnych jednostek w naszych sklepach i dodaje nam też możliwość dołożenia jednej dodatkowej jednostki na stół. Jednakże nasze odświeżanie sklepu może być nieefektywne, jeśli zdecydujemy się odświeżać sklep w momencie, w którym złoto, które posiadamy, nie da nam szansy wzmocnić naszego stołu. Jak więc lepiej decydować, jak wydawać nasze pieniądze? Rolowanie, czyli odświeżanie sklepu, staje się tym lepszym pomysłem, im większej ilości jednostek szukamy w jednej chwili. Oraz rolowanie staje się tym lepszym pomysłem, im więcej posiadamy par, które możemy ulepszyć na naszej ławce. Oznacza to, że musisz znaleźć tylko jedną kopię, żeby od razu wzmocnić swój stół, zamiast szukać dwóch takich samych jednostek. W praktyce zmniejsza to złoto potrzebne do realizacji. Dobrą podpowiedzią jest kalkulacja czy też określenie ilości odświeżeń sklepu, na które możesz sobie pozwolić, zanim zaczniemy to robić. Biorąc tu oczywiście też pod uwagę koszt bohaterów, których musimy kupić w trakcie. Gracze często winią RNG pod tym względem, kiedy okazuje się, że tak naprawdę i tak nie mogli zrobić zbyt wielu rolek w danej rundzie, żeby trafić to, czego szukają. Wyobraźmy sobie, że jest to twój stół w rundzie 4-2. Podążasz za poradnikiem, który mówi ci, że musisz tu mieć 8 poziom i szukać swoich carry do synergii Mythic. Wbijasz poziom w 4-2 i masz poziom 8, 30 złota i pustą ławkę. Jak myślisz, realistycznie, trafisz te 3 jednostki? Potrzebujesz 6 złota na 2 kopie Illaoi, potrzebujesz 12 złota na 3 kopie Lili, potrzebujesz 4 złota na 1 kopię Nautilusa. Kosztowałoby cię to 22 złota, a Nautilus nawet nie będzie ulepszony. Raczej masz małą szansę, żeby trafić to wszystko w 4 odświeżeniach sklepu, nie sądzisz? Masz też Alunę 2, wartą 9 złota. Jeśli trafiłbyś Lilię na pierwszym poziomie, to czy warto byłoby w ogóle przerzucać te przedmioty za lunki? Jak bardzo wzrosłaby siła twojego stołu wtedy? W takiej sytuacji masz z reguły dwie opcje. Wbijasz ten poziom po to, żeby móc dołożyć jedną jednostkę. Jeśli zdecydujesz się tutaj rolować, to dostosuj swoje oczekiwania odpowiednio. Może trafiłbyś tutaj Illaoikę 2 i może jednego Nautilusa? Lub opcja druga. Odpuść sobie wbijanie tutaj poziomu, poczekaj i jednocześnie zwiększ swoje szanse na trafienie docelowych jednostek. Poczekanie dwóch tur oznacza plus 4 punkty doświadczenia naturalnie. Dostałbyś też sporo złota przez to, że zostałeś na 50 sztukach złota. Omówiliśmy więc to, jak ważne jest określenie siły stołu, dlaczego warto jest wygrywać i jak wydawać swoje złoto skutecznie. Teraz omówmy jeszcze kilka podstaw, które warto wziąć pod uwagę. Rozdział czwarty. Optymalizacja w walce. Balans swojej kompozycji. Tworząc swój stół, powinieneś szukać balansu pomiędzy ofensywą a defensywą, zbliżoną w okolicach 50-50. W przypadku większości kompozycji tylna linia, czyli jednostki zadające obrażenia, potrzebują czasu i przestrzeni, żeby zrobić swoje. Potrzebują więc dobrego frontu, który da im ten czas.
Front line z drugiej strony polega na tylnej linii pod kątem obrażeń. W innym wypadku po prostu postoją i dupa z tego wyjdzie. Nawet kompozycje bijące w zwarciu potrzebują jakiegoś tanka. Podczas tworzenia swojego stołu myśl ciągle o tym, jak wzmocnić swój front i backline. Jakie przedmioty zrobić, żeby to osiągnąć. Pod kątem ilości jednostek spróbujmy dążyć do tego, żeby w miarę tyle samo jednostek stało z przodu i z tyłu. Pod kątem przedmiotów chcielibyśmy na przykład zrobić 3 pełne przedmioty dla tylnej linii i 3 dla przedniej. Najlepiej umieszczone na najmocniejszych postaciach z danej kategorii. Pamiętaj, że po rundzie 4-7 masz pewność, że będziesz miał jakieś 12-13 komponentów, nie licząc cech i różdżek. Rozdział 5. Podstawy itemizacji. Przedmioty nie skalują się tylko z jednostką, która ich używa, ale skalują się też ze sobą. W praktyce oznacza to, że chcemy wrzucić jak najwięcej przedmiotów na jedną jednostkę, która jest najsilniejsza na naszym stole. Pamiętajmy, że oprócz działania, jakie zapewnia nam dany przedmiot, daje on też suche statystyki, które również bardzo pomagają. Przykładowa runda 3-7. Trafiliśmy wczesną Aszę i możemy złożyć Rage Blade, który jest jednym z najlepszych przedmiotów dla tej postaci. Jednakże, w oparciu o fundamenty, lepszym rozwiązaniem byłoby złożenie tego na Caitlyn, która ma już 2 gwiazdki i Infinity. To dlatego, że Caitlyn dostaje już sporo statystyk z przedmiotu, który posiada. Rage Blade podbije wysokie obrażenia, które ta już generuje w przeciwieństwie do Aszy, która nic nie posiada. Znać w tej sytuacji więc zastępczą jednostkę za Kate, w tym przypadku snajpera, który wypełni lukę w cechach i przenieść oba przedmioty na Aszę. Możesz też poczekać, aż trafisz Aszę na 2 gwiazdkach i dopiero wtedy zrobić zamianę. Chodzi o to, żeby nie osłabiać stołu. Pamiętaj, aby w każdej grze zrobić jakieś źródło obniżenia leczenia, podpalenia oraz penetracji obrażeń w zależności od tego, czy bijemy magią, czy obrażeniami fizycznymi. Mało jest przedmiotów, które dają te efekty, ale jest to bardzo często to, co odróżnia graczy lepszych od słabszych w TFT. Penetracja jest 4. przedmiotem dla twoich carry, a krwawienie jest debuffem dla wroga, który jest jeszcze skuteczniejszy, kiedy nakładają go postaci bijące obszarowo. Rozdział 6. Podstawy pozycjonowania. We wcześniejszych fazach gry chciałbyś, aby twoje ataki skupiły się na jednej jednostce. Aby to osiągnąć, chcesz skupić swoje jednostki na jednej ze stron. Walka jest wtedy najbardziej optymalna, ponieważ jednostki, które szybko wyeliminujesz, nie przyczyniają się do dalszej walki, bo są zwyczajnie martwe. Nie ustawia się więc tak jak na górze. Tamkage zaatakuje tutaj Aatroxa, a wszystkie inne jednostki Jaxa. Pamiętaj, że każde dodatkowe obrażenia mają znaczenie. W momencie, w którym zbliżamy się do późnych faz gry, musimy uważać na umiejętności obszarowe oraz te, które generują tak zwane CC, czyli efekty kontroli tłumu. Mamy tu na myśli podrzucenia, ogłuszenia i tego typu rzeczy. Asza znajdująca się na dole może zostać łatwo ogłuszona przez Nautilusa, który ogłusza największą ilość jednostek w linii przed nim. Jeśli nasza Asza zostanie ogłuszona, to nie będziemy mogli nabijać Rage Blade'a i utracimy bardzo dużo obrażeń w czasie. Na górnym stole jednostki z tyłu są rozproszone, dlatego nie skupiają się na jednym celu, ale ustawienie ich w ten sposób sprawia, że Lilia pozostaje bezpieczna względem przeciwnego Nautilusa. Mowa tu oczywiście o efekcie ogłuszenia. Grupowanie jednostek po jednej stronie jest więc bardzo wskazane we wczesnych fazach gry, gdyż większość jednostek w tej fazie nie posiada ogromnych obszarowych umiejętności. W późnej fazie gry warto jest rozpraszać jednostki. Robimy to głównie po to, żeby uniknąć obszarówek i CC przeciwnika. Nadal korzystnym może być grupowanie jednostek w późnej fazie gry lub rozdzielanie ich we wczesnej fazie gry. Wszystko zależy od okoliczności. Musisz więc zwracać uwagę na to, co może się wydarzyć i dostosowywać swoją pozycję właśnie do tego scenariusza. Nie jest to oczywiście wszystko, co chciałbym Wam przekazać na temat TFT, ale wydaje mi się, że są to solidne podstawy, które pomogą Wam w dalszej grze. Jeśli materiał był pomocny, to zostaw proszę jakiś ślad w postaci suba, komentarza itd., żebym wiedział, że warto. Zapraszam też na moje streamy codziennie od 13 do 21. Ogólnie powiadamiam o wszystkim na Discordzie oraz na fanpage'u na Facebooku. Warto więc śledzić. Powodzenia w TFT!